Halo, z kim rozmawiałaś? Sprawdzałam, co słychać w radzie. Nie ryzykuj. Już o tym rozmawialiśmy. Szanse, że wszystko się ułoży, są niewielkie. Nie mogę być z tobą i cię chronić. Dobrze. Nie pojadę. Niech Fabianowi się uda. Powiedz, co zrobimy. Mów, co myślisz. Nie mogę nawet myśleć. Jestem wściekły. Czuję się bezradny. Ja też tak się czuję. Czasami chciałabym się poddać, ale nie możemy pozwolić, żeby ten kretyn robił, co chce. Fabian nie zna litości. Ktoś musi go powstrzymać. Ale dlaczego ty? Nie ma nikogo innego. Ty musisz zająć się kawą górną. Trzeba zdobyć kawę, bronić rodziny, a przy okazji przypilnujesz moją mamę. Jak zawsze postawisz na swoim. Nie o to chodzi, tak trzeba. Sięgnęliśmy dna. Niżej nie spadniemy. Niech Fabian zatrzyma wszystko. Zacznijmy od nowa. Musimy bronić tego, co nam zostało. Naszą miłość. Nie chodzi mi o haciendę, firmę czy prestiż. To rzeczy, które jednego dnia masz, a drugiego tracisz. Oni przejęli El Cafetalero, a potem haciendę. Jednak nie mają nic. Sądzisz, że Fabian, Angela, Barbara i Miguel są szczęśliwi? Nie mają pojęcia, czym jest szczęście. A my tak. Możemy być ostatnimi szczęśliwymi ludźmi na świecie. Nie chcę, żeby Fabian znowu nas rozdzielił. Nikt i nic nie sprawi, że przestanę cię kochać. Chodź ze mną. W tej kaplicy dziadkowie odnowili przysięgę małżeńską. Tu pobrali się moi rodzice. Wiesz, ile to miejsce dla mnie znaczy? Tak. Przysięgam, że uczynię cię najszczęśliwszą kobietą świata. Każdą łzę, każde twoje cierpienie wymarzę swoją miłością. Od chwili, kiedy się tu pobierzemy. Powiedz mi, kiedy to będzie. Powiedz kiedy. Bo gdy ja ustalę datę, zawsze coś się dzieje. Teraz twoja kolej. Kiedy? ¿Qué te parece hoy en la tarde? Dzisiaj po południu? Więc jutro? Pomyślmy. Czy wystarczy tydzień na przygotowania? Kocham cię, Palomo. Ja też cię kocham. Nie traćmy czasu. Rodzina nam pomoże. Zakręciło mi się w głowie. Szefie? Co się stało? Też chronisz te kobiety? Przepędzisz mnie?
Zarabiam. Są wściekłe, bo zostały bez światła i wody. A to nie Inés jest jak bestia. Ale one rozmawiały z panem Fabianem. Zatrudnił ludzi, by je chronili. Mówię, bo nie chcę problemów. Informuj nas, co się dzieje.